Cześć, kolejny odcinek Muzyka na Backstage'u. Zaczynamy na Medykaliach w Lublinie 2018. Jest z nami Piotr Górny, Don Góralesko. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć, dobry wieczór. Na płycie Magnum Ignotum nawijasz, że nie chciałby się być jak Mick Rook w zapaśniku. Film ten opowiada właśnie o takim człowieku, który wiedzie smutne i szare życie. Czy czujesz się podobnie? Tak, zaśpiewam piosenkę pod tą okoliczność. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, życie me ciągnie się jak makaron. Słuchaj, no czasem jest nam kolorowo, czasem jest nam szaro, wiesz, jak to w życiu. Wydaje mi się, że motywem przewodnim tej nowej płyty jest takie zagubienie i rozgoryczenie człowieka i obrywa się właśnie temu współczesnemu człowiekowi raczej. Tak myślisz? No tak mi się wydaje, jak tak posłuchałam to. Wiesz co, nie wiem, bo po prostu... Dzisiaj jestem w takim nastroju bardzo, że tak powiem, pozytywnym. To, co usłyszałem tutaj od ludzi w Lublinie, odzew, jaki towarzyszył mojemu koncertowi dzisiaj, dał mi do myślenia po prostu i wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie przyjechać po tylu miesiącach jakby podróżowania ciągłego w jakiejś trasie, nie wiem, szalonej. Ja byłem w iluś państwach teraz w ogóle, wiesz, nie wiem do końca, co się dzieje i gdzie jestem. Jeszcze mam trochę chyba jetlag w ogóle cały czas. Niedługo będę jak, kurde, wiesz, jak chłopaki z jetlags. I przyjeżdżam tutaj po tych wszystkich doświadczeniach szalonych i po prostu, wiesz, spotyka mnie tak fajna atmosfera wśród publiczności. Także ten koncert był dla mnie czystą przyjemnością. Czuję się zaszczycony, że mogą grać. Właśnie wydaje mi się, że w Lublinie tak było zawsze, bo ja miałam okazję właśnie Ciebie poznać 4 lata temu na koncercie na Medykaliach i to było po prostu, no, jeżdżę koncert tu, był super. Jeżdżę do Lublina już od lat, bez mała 20 i w ogóle zawsze tutaj jest bardzo gorąco i fajnie. Jak pojawił się rap, to była taka forma buntu, można tak powiedzieć, i wtedy powstały takie miraże rocka z rapem i z tego oczywiście wywodziły się kolejne gatunki. Myślę, że teraz trzeba tylko czekać, aż pojawią się właśnie takie połączenia tego starego rapu z nowym? Wiesz co, nie wiem, mi się wydaje, że rap jako w ogóle medium, jako rodzaj muzyczny jest ściśle powiązany z latami 90. i 2000. Dlatego, że wtedy było tyle do powiedzenia i tyle było mówione i wszyscy chcieli tego słuchać, wszyscy byli tego głodni, a teraz mamy czasy takie, że jesteśmy otoczeni jakąś w ogóle wirtualną rzeczywistością i nie ma czasu na wsłuchiwanie się za bardzo, wiesz, w jakieś treści i nadchodzi chyba czas nowej muzyki, w której będzie tylko takie, będą wstaweczki jakieś ewentualnie tekstowe, ale chyba ogólnie teraz w ogóle muzyka pełni inną rolę niż kiedyś. Jest muzyka do biegania, do gotowania, do tego i do tamtego. Kiedyś była muzyka dla muzyki jakby. Wszystko się zmienia. Dom Drzwi Otwartych to chyba taka twoja najpoważniejsza i taka najmocniejsza płyta, najbardziej oddziałująca na emocje i w porównaniu do pierwszej opowieści z Betonowego Lasu z 2002 roku jest to chyba taki album najbardziej przypełniony refleksją, który skłania nas do refleksji i też do stanowienia się takiego nad pewnymi kwestiami. Tak? Zapalmy świeczki i chwyćmy się za ręce. Powiem ci, że generalnie, nie wiem, no taka płyta jaka jest, taka wyszła, trudno mi też jakby, wiesz, za dużo opowiadać o swojej muzyce. Znowuż odniosę to do tego koncertu dzisiejszego. Zaczęliśmy Domem Otwartych Drzwi. Ludzie zajebiście to przyjęli, ponieśli to dalej. Znają teksty, bawią się dobrze. Czyli jednak mamy jakieś, wiesz, elementy wspólne i to, co widzę tutaj, przeczy pesymistycznym wizjom, które można wysnuć na podstawie, nie wiem, pobieżnej lektury internetu chociażby. Wydaje mi się, że właśnie ludzie są bardzo sympatyczni w Lublinie i tak naprawdę my wszędzie w Polsce mamy dużo więcej wspólnego ze sobą niż nas różni, co próbują nam narzucić politycy w ogóle, wiesz, i tak dalej. No właśnie, ale wszedłeś też głęboko w tą kwestię właśnie polityki i socjologii i mam wrażenie, że ostatnio w rapie jednak brakuje takich szczerych treści, a tobie się to jednak udało. Nie brakuje, bo jak widzisz, nagrałem coś takiego. Tak, właśnie. Trudno mi się wypowiadać za rap jakby, nie? No wiesz, są różne gatunki, różne rodzaje, są młodsi, starsi i robią rzeczy do zabawy i do przemyślenia, do tańca i do różańca. Nie wiem, ja tak nie śledzę bardzo. Jeżeli ktoś znajduje, wiesz, publiczność dla swoich pojękiwań, to spoko. Dlaczego dzisiaj narzuca się artyście, że nie powinien mieć własnych poglądów?
bo mam takie czasy jakieś dziwne po***, ale zawsze chyba takie były, po prostu, nie wiem, ja staram się przemycać gdzieś tego typu treść na koncertach, między innymi, że jak najbardziej powinno nas wiele różnić, dzielić, powinniśmy kłócić się na wiele tematów, ale powinniśmy się umieć szanować. Ta ryba, która się popsuła od głowy, uczy nas, że nie ma żadnego szacunku, że to wszystko ważny jest tylko zysk, taki na krótką metę, a to gówno prawda, to przeczy w ogóle, nawet jeśli na to tak patrzeć, po prostu wiesz, naturze biznesu, że tak powiem, nie? Jakichś międzyludzkich powiązań na dłuższą metę, jakiegoś po prostu szacunku. Ja na przykład podróżuję bardzo dużo, przebywam w wielu miejscach, właśnie wróciłem z tygodniowego pobytu w Holandii, wcześniej byłem 2 tygodnie w Stanach, pojutrze lecę do Szkocji w ogóle, wiesz, i czuję się obywatelem świata, obywatelem Unii Europejskiej. Wiesz, dobrze się czuję wszędzie, szanując ludzi, których spotykam. I wyjeżdżając nabieram dystansu do tego grajdołka naszego, po prostu, wiesz, jakiegoś... To jest bzdura totalna, gram dzisiaj koncert tu w Lublinie dla ludzi, wszyscy się dobrze bawią, są dla siebie sympatyczni, wiesz. Te czasy się skończyły. Ci politycy są w ogóle z innych czasów, nie? Oni powinni odejść, dawno już i zostawić to gówno, bo ta nienawiść już nie funkcjonuje w społeczeństwie. Nie da się tego powstrzymać. No właśnie powiedziałeś o tych wyjazdach. Czy jest jakieś miejsce, w jakim chciałbyś na przykład teraz zagrać koncert? Tak. Tym miastem jest Lublin. Moje marzenia się spełniły. Super. Co powinno stanowić fundament rapu? Nie mam pojęcia. Jest tak dużo podejść, tak wiele gatunków. To jest bardzo wielonurtowy w ogóle gatunek i trudno powiedzieć, no tak, wiesz, szeroko postawione pytanie. Nawijasz też właśnie o takich codziennych problemach, które nas dotyczą. Co jest największą taką wadą Polaków ostatnio? Największą wadą Polaków co jest? Nie wiem, Polacy mają tyle wad, że nie sposób znaleźć jakąś jedną. Mają też trochę zalet. Generalnie, wiesz, nie chcę teraz jakby doszukiwać się 3. i 7. dna, bo jestem Polakiem, ale ty też jesteś Polką, wiesz co, jestem El Polaka, ty jesteś La Polka. Jesteśmy obywatelami planety Ziemi i nie wiadomo, co to wszystko znaczy w ogóle, wiesz. Wszystko tajemnica. Powiedziałeś kiedyś w jednym z wywiadów, że betonowe lasy mokną nie miały zostać takim hitem, a jednak się stały, ludzie dalej bawią się przy tym na koncertach, bujają się do tego. Nie myślałeś, żeby zupgrade'ować ten kawałek? Żeby co? Zupgrade'ować? Tak. W jaki sposób? No, odświeżyć jakąś tą wizję tego numeru. Nie cofam się, wiesz, w mojej muzyce za bardzo i staram się iść do przodu. Grałem dzisiaj ten kawałek, znaczy ja niego nie grałem. DJ puścił beat i cały Lublin go zaśpiewał, no i tyle. Co cię fascynuje w muzyce ludowej? Ludowej? Ludowej. Dziewczyny tańczące. Nie, tak naprawdę muzyka ludowa jest naszą jedyną, prawdziwie jakby lokalną, gdzieś wynikającą z tych naszych małych ojczyzn, różnego rodzaju oryginalną naszą muzyką i bardzo mnie fascynuje, nie tylko zresztą polska muzyka ludowa, tylko w ogóle jakaś folkowa muzyka z różnych części świata, ale ta nasza jest wyjątkowo dobra do zabawy, do tańca. Ostatnio byłem na przykład na imprezie takiej organizowanej w Poznaniu na Zamku w Centrum Kultury, gdzie można było potańczyć, podłapać parę kroków i potańczyć po prostu, bo tańcówka była do dźwięków ludowych, grały różne fajne kapele i było zajebiście, ludzie się świetnie bawili, zajebista atmosfera. Fajna sprawa. No. Jakie masz plan na najbliższe miesiące? Gram koncertów dużo, robię dużo teledysków, pracuję ogólnie, jest dużo pracy. Zawsze mam plan taki, żeby się wyluzować, ale zazwyczaj też wychodzi tak, że po prostu wiesz, to wyluzowanie jest takie na raty mocno, bo trzeba jeździć, grać, teraz jest sezon tak rozkręcony na maksa, że po prostu nie wiadomo w co ręce włożyć. Więc się jeździ i się gra, bo to jest taka praca po prostu. Ja ani specjalnie nie lubię, wiesz, tłumów, ani nie lubię podróżować. A jakimś takim zrządzeniem losu, darem Bożym podróżuję i przebywam dużo wśród tłumu. Super, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Życzymy dalszych sukcesów, tego, żeby wszystko, żeby były wspaniałe koncerty, takie jak ten w Lublinie. Dzięki wielkie za rozmowę, Lublin. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.